Witajcie, mamy początek roku, a tu same nowości. Ostatnio były Optitongi, a dzisiaj mamy od Aquaela zestawy akwariowe składające się z lampy, zbiornika i szafki w dwóch rozmiarach, 60 i 90, w dwóch magicznych kolorach. Forest to takie ala drewno, ja już to widziałem w Nadarzynie, tutaj macie fotkę. I drugi o nazwie Snow, czyli chce mi się wydawać, że to będzie kolor biały. Co my dzisiaj zrobimy? No, zobaczymy oczywiście, co tam producent napisał na pudełku, jak ta lampa wygląda z bliska, jak zbiornik wygląda z bliska. Złożymy sobie parę szafek, bo mamy dwa rozmiary, więc złożymy jedną białą, jedną tą drewnianą oraz tą dużą. I tutaj przy projektowaniu tych akwariów coś chce mi się wydawać, że udział miał Michał Adamek. A kto to Michał Adamek? O, to ten pan. Ten pan chodzi do innego fryzjera niż ja, bo ja nie mam grzywki. No ale dobra. Zapraszam serdecznie na film. Prezentowane produkty dostępne w Czmielu. Linki w opisie filmu. Jak zwykle, co na pudełku? Aquael. Patrzcie, jaki liść. Widzicie to? Złoty punkt, złoty środek, czy tam te trójpodziały, trójkąty, fikumiku, na patyku. No, czuć tu normalnie. Scape, czyli Aquascape, czyli Ultrascape 60-set, nazwa akwarium całego zestawu. 65 litrów, wymiary zbiornika 60x30x36. Profesjonalne akwarium i oświetlenie. I zobaczcie tutaj, symbol EAC. I teraz nie śmiejcie się, ja to teraz poczytam normalnie po amerykańsku. European Aquascaping Championship. Wow, Xenon 3+, z angielskiego. Dobra. I na drugiej stronie pudełka zestaw akwariowy Made in Poland, 2 lata gwarancji. I słuchajcie, w zestawie mamy oświetlenie takie jak LEDi Tube 10 W, plant 2 sztuki i LEDi Tube 10 W Sun and Day 1 sztuka, czyli ten co ma tam brzask, sany i oświetlenie nocne. Jakiś kabel, jakaś mata, piktogramy, o których nigdy nie wiem o co chodzi, certyfikat C, uwaga szkło tym do góry, uwaga akwarium nie jest wodoodporne, trzeba przykryć parasolką podczas deszczu, bo się rozpuści, bo jest cukru. I tutaj mamy, że to jest zestaw w kolorze tym Forest. I jeszcze mamy Snow. Let it snow, to w grudniu byłoby dobrze pokazywać, nie? Dobra, no to zobaczmy, jak wygląda środek tego pudełka. No to co? Odpakowywanko. Pamiętajcie, niczym ostrym. Najlepsze będą tępe narzędzia. Ale może nie aż tak. I co mamy w pudełku? Matę pod akwarium. Jakiś karton ciężki. I normalnie instrukcja obsługi. I tak patrzę, czy na pierwszym miejscu jest polski? A gdzie tam? Radzieckie mnie się otworzył. Angielski, polski na drugim. Dobra. To wam zaraz pokażę zbliżenie. Dobra. Instrukcja obsługi, zobaczcie. Szafka, zbiornik, lampa na takim podwieszeniu, na takiej ramie, kurza noga. Coś tu jest jeszcze. Jak zmontować oświetlenie. Nie wkładać rąk do wody, bo piranie zjedzą ręce. Dobra, podpałka tutaj. Ale wiecie co, ja szukam, gdzie jest instrukcja do szafki, ale szafka pewnie będzie miała oddzielną instrukcję. Czyli tu powinniśmy mieć trzy oświetlenia. Oświetlenie Ultrascape 60, Forest i w nawiasie czarne. Czyżby nie drewniane? Może boczki czarne? Nie wiem. Ale jak zawsze się dowiem. Dobra, muszę odjechać z tym kadrem, bo tutaj się nie mieszczę na stole. Dobra, od razu lepiej wszystko widać. No to co w środku? Pokaż kotku, co masz w środku. To są nogi. I normalnie to jest zimne, czyli tu jest jakiś amelinium, nie no, może aluminium. To jest plastik i to też jest plastik, ale to zimne. Dobra, czyli już widzimy, jak to będzie, tak to będzie. Ok, zgaduję. I toż nasza lampa.
Zobaczcie, tutaj ma na jakieś metalowe żyłki, czyli w ogóle na żyłki. To nie jest porysowane, tylko tu jest folia zabezpieczająca, którą należy zerwać. I to, słuchajcie, się też otwiera i w środku mamy trzy świetlówko LED-y. To jakieś takie na kabel. O! O tym mówiłem. Myślałem, że to żyłki, a tu patrzcie, jakie druciki. I to teraz fik. I to teraz. Siedzi. Jedno jest. To też amelinium. No wiecie, że ja żartuję, nie? Jak się tam czasem wygłupiam, powiem wiatr, meter, kilometr, to nie znaczy, że ja tak na co dzień mówię, tylko już jest taka późna godzina, że już zapomniałem normalnie polskiego poprawnego. Dobra, to ja to muszę tutaj siłą, moment. No dobra, wyciągnijmy to oświetlenie. O, tu mamy plant. Tu mamy plant. A tu mamy sany. Weszło? O, zobaczcie, mam pomocnika. Leżał pod czmielem i czekał na otwarcie. Zapytałem się go, czy normalnie tutaj za kubek czmiela nie pomógłby mi skręcać szafki i się zgodził. Dobra. To się jakoś tu skręca, ale nie wiem jak. I tutaj mamy 3000 przewodów, czyli potrzebujemy 3 gniazdka. Dobra, to nam na razie nie jest potrzebne, chociaż nie. Zobaczmy, jak to świeci. Patrzcie, jaki bajer, ja to wkładam i to się normalnie trzyma, widzicie to? To jakaś jest kosmiczna technologia z NASA. No słuchajcie, bajka. I te 3 przewody, słuchajcie, wpychacie w tą plastikową otulinę, żeby się tak nie merdało. Brakuje mi tu takiego, słuchajcie, normalnie otworu, ale to nam nic nie da, bo tu są pstryczki elektryczki. Dobra, więc to idzie tu, w tej otulinie. Wszystkie się palą. No i teraz, uwaga, bum. Wszystko działa, jak trzeba, ale wiecie co, ja wam to pokażę na akwarium, a nie tu na stole, ale te żyłki i to, że tu się to wpycha i to nie wypada, to jest dla mnie normalnie jakaś antygrawitacja. O, to trzeba dać tu trochę bardziej. O, no cacy. Jak dla mnie nie ma się do czego przyczepić. Nie ma żadnych wałków silikonu, jest ok, jeszcze zrobię tutaj niżej. Tylko nie wiem, czy się wyostrzy. O! Wszystkie szyby OptiWhite. No, słuchajcie, ciężko to na szkle złapać. Ale jest ok. No, przynajmniej dla mnie. Dobra. To bierzemy większy zestaw i bierzemy się zaraz za szafki. I model większy. Ultrascape 90Z. I zobaczcie. Pojemność 243 litry, szerokość 90 cm, głębokość aż 60, czyli można sobie normalnie 6 planów zrobić i wysokość zbiornika 45 cm. I tak to samo co w poprzednim modelu, ale zobaczmy jeszcze jakie tu jest oświetlenie. O! I tu mamy co? Tu mamy, słuchajcie, LEDy Tube 14 W plant 2 razy i tu mamy LEDy Tube 14 W Sunny Day 2 sztuki, czyli tutaj mamy w sumie 4 lampki, też jest mata i to jest zestaw Snow. Ten zestaw już jest tak duży, że ja go wam po prostu pokażę już na szafce, a wyciągnę z tego kartonu tylko to oświetlenie, zobaczymy czym się różni. No i oświetlenie.
Snow białe. A, już teraz wszystko rozumiem. Tam było napisane czarne, bo czarne były te nogi, a tutaj zobaczcie, są białe. Czyli ten zestaw jest po prostu ładny, biały. Taki modny, o, widzicie Państwo? I tutaj mamy już cztery lampy. Nie będę się bawił w podłączanie, ale możemy to złożyć. Możemy to sobie podwiesić, bo to akurat jest bardzo proste. No to kurza noga tą maskownicę do kabli mogli dać białą, nie? Aluminium. No powiem Wam, ta antygrawitacja mnie tu rozwala. Jakiś tam jest normalnie mechanizm atomowy, że to sobie wpycham. O, i się blokuje. Chat komando. Normalnie chat komando. Mnie takie bajery cieszą. No najszybszy montaż we wszechświecie. Dobra, bierzemy się za szafki. A, jeszcze coś Wam powiem. Słuchajcie, zobaczcie, jaki jest kolor maty. Widzieliście takie coś? Mata pod akwarium w kolorze snow. Fiu, fiu. Dziękuję. Dobra, bierzemy się za szafkę. I większe pudełko. Ultrascape. Gabinet. 90x60 na 80 i to jest kolor Forest, z tego co pamiętam. No się rozpakuje, to się zobaczy. Ja idę do mniejszej szafki, a potem Wam pokażę złożone dwie obok siebie, a tą małą to zapraszam na timelapsy Maestro Muzyka. Udało się, ale Houston, mamy problem. Prawa lampa jest czarna, czyli powinna być ta duża czarna, a ta mała biała, ale to nie szkodzi, to się zaraz naprawi. Tu mamy po prawej Snow, a po lewej Forest. I pokażę Wam teraz, co te szafki mają takiego ciekawego. I zobaczcie, lewa strona jest pusta, dlatego że dno szafki ma 30 cm i nie zmieściłby się nam Ultramax, a teraz się zmieści. Z prawej strony mamy półkę, otwór, mamy otwory boczne. Fajna sprawa jest taka, że tu jak sobie tą zaślepkę wyjmiecie, tą, to każdą nóżkę od góry można regulować sobie, wypoziomować. To jest na magnesie.
I tak to się prezentuje. Tada, tylko lampa biała, ale to nie teraz. I kolor forest. I tu jest, zobaczcie, jakie wielkie akwarium. Patrzcie na to. Jakie tu jest dno. 60 cm. Normalnie raj dla kirysków. A w środku też mamy regulowane nogi. Tutaj już tył z obydwu stron jest wypełniony. I mamy jedną półkę. A tutaj możemy jakiś filtr kubełkowy normalnie wielkości stodoły sobie zainstalować. Zaraz wam jeszcze pokażę to akwarium z góry, jakie to jest dno. Na dno tego zbiornika, bo głębokość 60 cm, a wysokość 45, szerokość 90. Tak to wygląda na dzisiaj, ale nie ma to jak magia kina. No dobrze, minęły ze dwa dni. Pora na podsumowanie. Tutaj mamy gotowy zestaw 60, czarna lampa i szafka Forest, drewniana. Zapalone lampy, włożona aranżacja, taka przykładowa. No i tutaj ta biała szafka, którą składałem osobiście, tak to się prezentuje. To czy ładne, czy nieładne, to już kwestia gustu. Ale zaraz zobaczymy dwie rzeczy, na które zwróciłem uwagę. Pierwsza rzecz, no w tym mniejszym zestawie lampy są zasilane z trzech przewodów. Jest to plus, jak i minus, bo można sobie wyregulować to światło tak jak chcemy. No minus taki, że zużywamy trzy świnki w listwie. I teraz zobaczcie, płyta meblowa, no niestety nie jest impregnowana. Szkoda, no ale jakby była impregnowana, to pewnie cena zestawu byłaby dużo wyższa. I kolejna rzecz, tutaj mamy wylot na węże po bokach i on jest tak zabezpieczony tylko z jednej strony. Ja to bym jakoś wkleił, uszczelnił. Wiecie, woda się dostanie do zwykłej płyty i nieszczęście gotowe, bo nam po prostu spuchnie. Tutaj jeszcze rzut na małą czarną. Półka, lewa strona na filtr, bez tyłu, żeby pewnie nam się zmieścił Ultramax. Przyjemne, przyjemne dla oka. Tutaj magnesiki, zatrzaski, regulowane nóżki. I tutaj zestaw większy, no to jest krowa, słuchajcie, to dno 60 cm, to jest bydle. I mamy tutaj czarną lampę, na filmie przy montażu była biała, więc na czarna, no czarna lepiej pasuje, nie? Szyby tu są centymetrowe. Rogi, ostatnio rogi są modne. Gdzieś na kanale profesor coś o jakichś rogach, jeleniach mówił. A mam pomysł, ale to na koniec. Dobra, lampa. No tak, tym się nie mogę nadziwić, te linki. Zobaczcie, naciskamy, wychodzi, puszczamy i linka wchodzi. Bajer niesamowity. No jak dziecko się tym bawiłem. No i tutaj od góry możemy się dostać. Mamy tutaj cztery lampy. No i cztery przewody, ale to sami sobie możemy wyregulować, które mają się świecić. Jeszcze rzut na jakość połączeń, bardzo przyzwoita, no ja tu się nie mam do czego przyczepić, jest ok. No i sama ta szafka, no zobaczcie, co tu można schować, normalnie wszystko. Taka mała piwnica pod akwarium, no jeżeli jest takie duże, nie? I kto wam pokaże, jak wygląda akwarium z tyłu? No tylko Zenon. No i tak wpadłem na pomysł, że tu mamy rogi, a ostatnio rogi modne, rogi jelenia, no to czy ja jestem mądry? Trzymajcie się ciepło. Prezentowane produkty dostępne w Czmielu, linki w opisie filmu.